Proszę mi powiedzieć, czy pokolenie Flexi również przychodzi do Pana z problemami i potrzebuje pomocy detektywa? Mhm. Tak, oczywiście, że tak. Zarówno potrzebują pomocy 50 i 60 latkowym, 70 latkowym, są troszkę zaczynają się wyciszać w tych sferach. Natomiast potrzebują, jak najbardziej potrzebują pomocy, to na gruncie prywatnym, życiowym, to jest nagminne w każdym właściwie przedziale wiekowym, jak i zawodowym. To są ludzie, którzy cały czas jeszcze prowadzą swoje działalności gospodarcze, oni nie są na emeryturach, tylko prowadzą dalej swoją działalność. To są ludzie, którzy mają problemy ze wspólnikami, z nieuczciwą konkurencją, prowadząc tą działalność. Także tutaj wiek jakby nie odgrywa żadnej roli. A częstokroć wiedza, doświadczenie tych ludzi robi ich jeszcze bardziej aktywnymi zawodowo niż 30 czy 40 latków.